właściwie wszystko, co myśleliśmy o psychiatrii, nie do końca jest prawdą, albo w ogóle nie jest prawdą. I o tym jest ta fascynująca książka, Zmącony obraz Roberta Whittakera, którą bardzo chciałabym Wam w tym tygodniu polecić. To jest książka, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku, teraz dociera do Polski. Jest to o tyle ważne, że amerykański paradygmat psychiatrii, to jak Amerykanie postrzegają psychiatrię, jak ją leczą, jak ją definiują, promieniuje na psychiatrię i leczenie w Europie, a także w Polsce. Więc to nie jest historia tylko zza oceanu, ale też historia dotycząca nas tutaj i teraz, w świecie, w którym coraz mniej jest ludzi leniwych, chamskich albo rozkojarzonych, a coraz więcej jest ludzi zdiagnozowanych. No i pytanie, czy ta medykalizacja naszych stanów psychicznych, psychoemocjonalnych nie jest aspektem tego zjawiska, o którym pisze Robert Whittaker, dziennikarz, który przez lata pisał o sprawach medycznych, potem został redaktorem wydawnictwa naukowego, medycznego Uniwersytetu Harvarda, a potem zaczął pisać książki. Ta książka jest najgłośniejszą. Ona wywołała ogromną burzę w 2010 roku, kiedy się ukazała, i oczywiście wiele również sprzeciwów. Dlatego, że Whittaker przyjrzał się, co nauka naprawdę wie o psychiatrii, o tym, jakie są źródła chorób psychicznych, jakie są sposoby ich leczenia i czy leki psychiatryczne, neuroleptyki, te leki, które nazywamy antydepresantami, w ogóle działają i jak działają. Otóż okazuje się, że po pierwsze, nie mamy wcale przekonujących dowodów na to, że choroby psychiczne to efekt biochemicznego zaburzenia równowagi w mózgu. Po drugie, leki psychiatryczne zostały na ogół odkryte przypadkiem w zupełnie innych badaniach naukowych. Po trzecie, nie do końca do dzisiaj wiadomo, jak działają. Co wiadomo, że rośnie dramatycznie liczba przypadków osób z zaburzeniami psychicznymi w Stanach Zjednoczonych, liczba osób, które spędzają całe życie na zasiłkach. Whittaker pisze o autentycznej epidemii. Czy ona wykracza poza Stany Zjednoczone? Co z nią można zrobić? I czy medycyna zrobiła wielki błąd? To są pytania, na które on bardzo rzeczowo, bardzo spokojnie w tej książce odpowiada. Nie czytałam od lat, a jestem wielką entuzjastką literatury popularno-naukowej o tematyce medycznej, książki tak fascynującej i tak zmieniającej wszystko, co do tej pory myśleliśmy. Czytajcie. We'll be right back.